Dyskusja o napływie inwestycji w 2018 roku lub ich braku nie jest wbrew pozorom dyskusją o roku 2018, przynajmniej w kontekście wyników gospodarki. Dla 2018 roku to, ile będzie inwestycji, to wybór pomiędzy dobry rok a bardzo dobry rok. Biorąc pod uwagę to, jak rozwijają się gospodarki głównych partnerów handlowych, jak rozwija się konsumpcja prywatna w kraju i inne elementy, inne niż inwestycje, elementy popytu krajowego, 2018 rok zapewne będzie dobry, niezależnie od tego, jak bardzo inwestycje nam odbiją w górę. Mówiąc o inwestycjach, tak naprawdę mówimy o długookresowych perspektywach wzrostu gospodarczego i to jest właściwy kontekst, w którym powinniśmy pytać o inwestycje. Jeżeli te inwestycje nie pojawią się teraz, to biorąc pod uwagę inne czynniki ograniczające perspektywy wzrostu polskiej gospodarki, takie jak gorsza demografia, nam z miesiąca na miesiąc ubywa rąk do pracy, mimo napływu imigrantów, coraz mniejsza siła, z jaką ciągną nas gospodarki bardziej rozwiniętych partnerów, czy wreszcie mniejsze już przyrosty efektywności, to nie jest tak łatwo gonić, powodują, że musimy nadrabiać ten dystans innymi siłami. To są właśnie inwestycje, do tego są potrzebne inwestycje, by pozwolić rosnąć gospodarce szybciej niż te 2-3% za 3, 4, 5 lat. 2018 rok będzie dobrym rokiem. Szybki wzrost inwestycji może nas pchnąć w kierunku wyniku dobrze powyżej 4% wzrostu PKB. Bez inwestycji pewnie te 4% też osiągniemy. Ale czy inwestycje pojawią się masowo w tym roku, to tak naprawdę determinuje, jaki wzrost będziemy mieli za 3 lata, a nie w bieżącym roku. Głównym czynnikiem po stronie inwestycji publicznych, czy w ogóle po stronie sektora publicznego, to inwestycje publiczne. Inwestycje publiczne, oprócz tego, że same kreują wzrost, bo to przecież ogromne źródło popytu, kładą podwaliny pod przyszły wzrost także inwestycji prywatnych. Badania pokazują i doświadczenia z poprzednich perspektyw, na przykład wydatkowania środków unijnych, wyraźnie wskazują na to, że w ślad za tymi inwestycjami prywatnymi, za tymi autostradami, drogami czy rewitalizacjami w miastach idą inwestycje prywatne i to są już te inwestycje, które przekładają się długookresowo na wzrost gospodarczy. I takim głównym czynnikiem wzrostu, który leży w rękach sektora publicznego, to w tej chwili inwestycje publiczne, a tak długookresowo to prawo. Prawo, które zapewnia stabilność otoczenia instytucjonalnego, które pozwala inwestorom kierować się już czysto ekonomicznymi przesłankami, a nie obawami o zmianę, obawami o niekorzystne regulacje, które tak naprawdę mogą zabić dowolny biznes. Także rząd może inwestować i zachęcać do inwestycji sektor prywatny, natomiast w warstwie instytucjonalnej przede wszystkim nie przeszkadzać.